Cześć drodzy widzowie. Na rynku dostępnych jest wiele kamer do monitoringu. Ja od jakiegoś czasu rozglądałem się za kamerą, na którą nie wydam dużo kasy, a będzie mi służyła ze względu na to, że potrzebuję do monitoringu osoby starszej. Kto ma do czynienia z niektórymi osobami starszymi, ten wie, że czasami ciężko jest wyjść do drugiego pokoju, żeby nie zostawić takiej osoby, żeby coś nie zbroiła. Więc zacząłem się rozglądać i z pomocą przyszła mi taka oto kamerka firmy XBit, polskiej firmy. Jest to dość nowy produkt. Co to w ogóle jest? Jest to kamerka inspekcyjna do tego, żebyście mogli sobie zdalnie monitorować osobę starszą, dzieciaki, pomieszczenia, działkę. Wszystko to, co byście chcieli, żeby było monitorowane zdalnie przez Was. Bardzo przydatna rzecz, na przykład na budowach czy remontach. Zostawiacie sobie tam, gdzie macie oczywiście dostęp do internetu, zostawiacie sobie taką kamerkę i ona może dla Was monitorować wszystko, co się tam dzieje pod Waszą nieobecność. Może też to służyć jako tak zwana elektroniczna mienia. Wystarczy postawić w pokoju dziecka i sobie można podglądać, co tam się niechcianego dzieje. Ma też możliwość podglądania w nocy, więc to wszystko sobie przetestujemy. Oczywiście w dalszej części filmu obejrzymy sobie, co tutaj jest ciekawego. A teraz pokrótce sprawdzimy, co jest w środku i przedstawię najważniejsze funkcje tej oto kamerki. Kamerkę dostajemy w takim ładnym pudełeczku. Do najważniejszych funkcji należy nagrywanie Full HD i to jest wystarczające do monitoringu. Dostęp przez Wi-Fi. Obrotowa kamera w horyzontalnie 355 stopni aż obrotowo i wertykalnie 90 stopni góra-dół. Elegancko można do wszystkiego dotrzeć, co chcecie zobaczyć. Z ciekawych funkcji możecie podglądać sobie zdalnie, otrzymywać powiadomienia na e-mail w przypadku, gdy ktoś wtargnie do Waszego mieszkania, monitorowanego obiektu, na przykład na budowie czy na działce. Otrzymujecie powiadomienie e-mail, jeżeli sobie życzycie i skonfigurujecie oczywiście. Zdalny dostęp dzięki urządzeń mobilnych, na przykład z telefonu. Można też z laptopa, ja dzisiaj pokażę Wam, jak z telefonu można to zrobić. Anti-Thief Secure, czyli jeżeli zaprogramujecie, zazbroicie tak zwane, zrobicie zazbrojenie, to w tym momencie kamerka wysyła Wam powiadomienia na telefon lub e-mail, tak jak powiedziałem, jeżeli zobaczy złodzieja, czy w obszarze monitorowanym można sobie zaznaczyć obszar monitorowany, na który ktoś wtargnie i wtedy wysyła Wam informacja. Można załadować kartę pamięci microSD do 128 GB. Oczywiście karty w zestawie nie ma, ale ja Wam zaraz powiem, gdzie taką kartę pewnie macie, a nawet o tym nie wiecie. I komunikacja w dwie strony. Na przykład jeżeli monitorujecie dziecko czy osobę starszą, to można się komunikować zdalnie z tą osobą. Działa to w dwie strony. Słyszycie, co się dzieje i możecie też komuś coś powiedzieć, uspokoić na przykład. No i tutaj mamy standardowo wymienione parametry. W pudełeczku znajdziemy samą kamerkę, instrukcję obsługi, takie ładne, zgrabne pudełeczko, a w nim kabelek USB typ B z końcówką typu B, ładowarkę sieciową, zestaw kołeczków do montowania na ścianie wraz ze szpilką do resetowania urządzenia. Sama kamerka prezentuje się w następujący sposób, nie jest zbyt duża. Tutaj mamy antenkę. Tu jest wejście do ładowania, tu jest głośniczek, tutaj mamy wejście na kartę SD, ja już wsadziłem kartę 32 giga, tu jest miejsce do resetowania, tu jest w tą stronę jest obrotowa i góra-dół, tu jest wbudowana dioda IR, żeby można było w nocy podglądać, co się dzieje. Tu jest ciekawa rzecz, możecie sobie kupić specjalny statyw do ściany i można to śmiało przymocować na ścianie jako kamerę monitorującą. I dodatkowo, jeżeli nie macie specjalnego statywu, to można sobie to powiesić na dołączonych do zestawu kołeczkach. Jeżeli ktoś myśli, że to są kiepskie kołki, to jest w błędzie, dlatego że powiem Wam, że te niepozorne kołeczki to są jedne z lepszych, jakie widziałem i mocowałem na podobne wiele razy coś i to się bardzo dobrze trzymało. I się wiesza wtedy kamerkę w ten sposób i ona jest wtedy obrotowa.
No i tu to już było standardowo. Ładowareczka, kabelek i instrukcja. Kamerka nie ma wbudowanego wewnętrznego źródła zasilania, więc potrzebujemy gniazdka. Cyk. Po podłączeniu musimy poczekać chwilkę, aż się zazbroi. Trwa to chwilę. Raz mi się zdarzyło, że było około to 30-40 sekund. Oczywiście pierwsze uruchomienie będzie znacznie dłuższe. Czekamy, aż się uruchomi. The system is starting up. Please wait. Mówi. Widzicie, teraz się szykuje. Ustawia się, kalibruje. System startup completed. Musi się dobrze skalibrować. Please scan QR code to connect Wi-Fi. Potrzebujecie aplikacji do działania. Skanujecie sobie swoim telefonem, zwykłym aparatem QR code i już możecie korzystać, pobierając aplikację. Oczywiście do poprawnego działania i połączenia potrzebny jest dostęp przez Wi-Fi, więc musicie mieć w domu Wi-Fi, albo jeżeli zdalnie gdzieś to chcecie postawić, na przykład na budowie, na remoncie, czy też na działce, to musicie się wyposażyć w router Wi-Fi i internet. Na szczęście to już nie są drogie rzeczy, w związku z tym można kupić internet na kartę i tak samo będzie hulał, tylko ważne, żeby był router z dostępem do Wi-Fi. Można też zrobić ze starego telefonu router i to też działa, bo sprawdziłem, testowałem, więc działa. Aplikacja nazywa się P6S Lite. Uruchamiamy. Ja już mam skonfigurowane. Tutaj musicie sobie założyć swoje konto. Tak jak mówiłem wcześniej, musicie sobie założyć konto, żeby można było zdalnie się dostawać do tego urządzenia. A po uruchomieniu pierwszy raz aplikacji będziecie mniej więcej mieli taki widok. Brak urządzenia, dodaj urządzenie. Robimy plus. Potwierdzacie, że urządzenie jest włączone. Używacie punktu dostępowego. To jest to urządzenie. I łączycie się. Trwa łączenie. Tu musicie za chwilę wybrać swoją listę Wi-Fi. Nie pokażę Wam mojego Wi-Fi, ale musicie mi uwierzyć, że wybrałem swoje. Wpisałem hasło i teraz się łączy z moim Wi-Fi. Wi-Fi is connecting. Please wait. O, słychać kamerkę. Łączy się, oczekiwanie. To szybciej trwa niż to, co widzicie tutaj na ekranie. Railway connection successful. O, słychać. Połączyło się, za chwilę powinniśmy widzieć, co się dzieje na telefonie. Odpalamy, w tej chwili jest połączone po Wi-Fi. W innej części filmu zobaczycie, jak można zdalnie. O, i teraz mnie widać, to jest nagranie w jakości SD w tej chwili. Przełączymy sobie na jakość HD, będzie troszkę lepiej. Pamiętajcie, że to nie musi być idealnie jakości cudownej, ale w tej pozycji, zobaczcie, jak fajnie mnie widać. Hello! Widać mnie. Bardzo dobra jakość. Można sobie to zmniejszyć. W tej chwili mamy pozycję mniejszą. Mamy tak zwaną funkcję PTZ, czyli można sobie kamerką obracać i wtedy zmienia się obraz. Widać mnie? Widać. I do góry. Na sufit. Lampę widać. Już kamera. Zobaczcie, teraz możecie sobie na przykład zrobić głos i w tym momencie słychać wszystko będzie. Halo. Halo. Przester. Musiałbym do kamerki iść dalej, ale generalnie wszystko słychać. Więc monitorując kogoś możecie słyszeć wszystko, co się tam dzieje. Może tak będę mówił, wtedy będzie lepiej. Co tu dalej? To jest na żywo cały czas odtwarzanie. Możecie przechwytywać obraz, nagrywać go, rozmawiać. Halo. O, zobaczmy. Patrzcie na kamerkę. Halo. Halo. A, działa. I to są takie jakby podstawowe funkcje do tego monitoringu. On identycznie działa, jeżeli połączycie się na przykład z LTE, pod warunkiem, że kamera jest cały czas włączona i oczywiście ma dostęp do internetu. Tak jak powiedziałem, ja robiłem to w następnych nagraniach, zobaczycie, nagrania z telefonu,
Połączyłem się routerem z telefonu i wszystko hulało elegancko, także da się to zrobić. Oczywiście w ustawieniach macie całą masę możliwości, między innymi śledzenia, alarmu, skrzynki alarmowej, ustawienia FTP. W następnym już nagraniu pokażę Wam, jak ona fajnie bardzo komunikuje, jeżeli ktoś Wam wtargnął do lokalu i to zdalnie, więc zaraz zobaczycie to wszystko. Zobaczcie, gdzie lepiej sprawdzić nagranie po cienku, jak nie w zamkniętej łazience. Kamerka jest ustawiona tak, że wpada światło przez drzwi. Przesuniemy ją tak, że nie będzie widać światła. Przesuwamy, na razie nic nie widać. I uwaga, załączyła się dioda. Widzicie, jak ładnie po cienku widać? To jest akurat lustro i półeczka. Można po cienku przesuwać. Widzicie, jak elegancko widać wannę. Wszystko widać. Oczywiście na telefonie pewnie się mieni lekko. To tylko w aparacie tak wygląda. Tego tak nie ma na żywo. W każdym razie zobaczcie, jak fajnie. Po ciemku wszystko widać. O, hop. O, załączyło się, nic nie widać. Jest, znowu. Elegancko można sobie przeglądać, co się dzieje w łazience. Albo po ciemku, na przykład jak dziecko śpi. Oczywiście dostęp do nagrań i do zrobionych zdjęć jest dostępny z zakładki zdjęcia. To jest to, co przed chwilą żeśmy nagrywali. Z dźwiękiem normalnie nagrane wideo. Czyli w momencie, kiedy dostaniecie komunikat o tym, że jest złodziej, można od razu zacząć nagrywać. O, proszę bardzo, zdjęcia porobione z nagrań, które widzieliście. Więc do wszystkiego jest dostęp z aplikacji. Można oczywiście z laptopa, z komputera, ale z aplikacji jest dużo, dużo prościej. Kamerka została umiejscowiona w centrum wydarzeń. Ma monitorować wejście do mieszkania i tutaj schody. Za chwilę ją ustawimy tak, że damy tutaj przynętę i zobaczymy, co nagra. Tutaj nie ma internetu, więc zrobiłem router z drugiego telefonu, więc się da i zaraz przejdziemy do innego pomieszczenia. Zobaczymy, czy można się z nią połączyć zdalnie przez LTE, nie przez Wi-Fi. Ja tutaj położę przynętę na złodzieja. Każdy się na słodycze skusi. Połączona, widzicie, tutaj jest, żeby nie skłamać, połączone przez LTE, nie przez Wi-Fi, więc jesteśmy tak jakby w innym pomieszczeniu. Zapamiętało ostatni obraz. Teraz się łączymy. O, i mamy połączone. I teraz tak. W ustawieniach zrobimy sobie ustawienia alarmu. Detekcja ruchu, czułość średnia. Nie będziemy ustawiać e-maila, ale zrobimy, żeby nagrywało. I powiadomienia push, czyli będą tutaj wyskakiwały powiadomienia. Obszar cały dzień, zapisz. A, jeszcze jedna rzecz. Tu obszar wykrywania. Jesteśmy połączeni z kamerką. Robimy wyczyść i zaznaczymy, żeby obszar wykrywania był tutaj, gdzie położone są słodycze. O, może być tu. Potwierdź. Albo zrobimy, żeby wszystko, cały obszar. Robimy zapisz. I teraz tu musimy zazbroić. Uzbrojenie sukces. Zostało uzbrojone. Teraz czekamy na powiadomienia. I zobaczymy, czy złapie nam złodzieja. Wykryto ruch, detekcja ruchu. Wchodzimy sobie. I patrzymy, co tu się stało. Teraz mamy na żywo. Możemy zobaczyć, co się dzieje na żywo. Przesunąć sobie obraz.
lewo w prawo. Oczywiście tutaj macie wyświetlany obraz SD, żeby było mniejsze. A tutaj ze strzałeczki można. O. Zobaczcie, co tu się stało. Czy tu ktoś był? Mamy złodzieja. Siedział na górze. I zobaczcie, nie ma już słodyczy. Ukradzione. Co tu się stało? Odtwarzanie. I zobaczmy, otwórzmy sobie to tutaj. Z tego powiadomienia. Co tu się wydarzyło? Tutaj widzicie na te fioletowe paskach w zakresie godzinowym. Jest ruch. Na razie jest cisza i spokój. O, proszę bardzo. I kamera złapała nam złodzieja na gorącym uczynku. Jeszcze na górę związku mamy. I w tym momencie dostałem powiadomienie. I już możecie działać. Co ciekawe, to nagrania się zapisują, jeżeli jest karta SD, którą mówiłem, że wsadzam. I macie czarno na białym, dostęp zdalny, widzicie, do wiadomości, detekcja ruchu, godzina, data. Tu nie zaktualizowałem godziny i daty, jest przesunięcie. To nie ma problemu. I teraz można z powrotem wrócić na żywo i zobaczyć, co się dzieje w lokalu. O, urządzenie, wchodzicie w wiadomości. Zobaczymy. Można rozbroić, jak wracacie, żeby nie wysyłało wam powiadomień, co też teraz zrobimy. Cyk. Bardzo fajna rzecz na działki. Można sobie routerek podłączyć. Jak jesteście daleko, możecie zobaczyć, co się dzieje. O, proszę bardzo. Teraz PTZ. Może na całe ekran będzie lepiej. I śmiało można zobaczyć, co się dzieje w lokalu. Hit. O, proszę bardzo. I wychodzi złodziej Jasiek już bez maski. I proszę. Zobaczcie, jak fajnie ona podąża i wyłapuje ruch człowieka. O, idzie dalej. Ja nic nie robię. I możecie obserwować, co się dzieje w mieszkaniu. Zobaczcie, jak szeroko. Tutaj one są w tej chwili w jakości SD, jak widzicie, nie jest to spowodowane oszczędzaniem, tylko oszczędzaniem raczej transmisji danych, więc całkiem fajna rzecz. Można jeszcze to obniżyć. A do takiej inspekcji uważam, że nie jest nic więcej potrzebne. Fajne jest to, że możecie sobie zdalnie się zalogować do takiej kamerki, która nawet nie jest uzbrojona, będąc tak naprawdę gdziekolwiek w zasięgu sieci komórkowej. Możecie na przykład w danej chwili podejrzeć, co się dzieje w mieszkaniu, czy nawet będąc w drugim pokoju, czy w innym pomieszczeniu, możecie zobaczyć na przykład, co robi starsza osoba chora, albo na przykład dzieciaki. Rewelacja. I bardzo fajnie ten detekcja ruchu działa. Na koniec testu jestem winny wam wyjaśnienia. Powiedziałem w trakcie filmu, że powiem wam, jak zdobyć kartę SD, no więc przejrzyjcie swoje stare telefony. Dużo osób ma zalegające w szufladach stare telefony. Wiecie, jakie to jest kopalnia skarbów? Ja ostatnio znalazłem 4 karty 32-gigowe w telefonach. Wystarczy 32, tutaj śmiało, do 128 giga możecie to wrzucić. Myślę, że teścik wypadł całkiem pozytywnie. Ja jestem tym sprzętem, szczerze mówiąc, zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że to za tak niską cenę będzie to spełniało moje oczekiwania. Ja tego będę używał do monitorowania osoby starszej. Dzięki temu będzie można coś w domu porobić. Możecie to sobie na przykład postawić w pokoju u osoby starszej, a pójść do kuchni coś robić, postawić sobie telefon czy tableta i zobaczyć, co się dzieje. Tak jak powiedziałem, wachlarz zastosowań jest szeroki. Myślę, że w przyszłości kupię sobie kolejną taką i postawię ją sobie na działce do monitoringu. Bardzo dobra rzecz, jeżeli będzie ktoś się chciał zainteresować wejściem nieautoryzowanym na działeczkę, to ten sprzęt wyśle mi od razu powiadomienie i będę mógł powiadomić na przykład stróża działkowego czy
też ochronę, która tam jest. Jeśli oczywiście szukacie tutaj obrazu najlepszej jakości na świecie, to go tutaj nie znajdziecie, ale tutaj to nie jest wymagane. To jest tylko do monitoringu, to nie ma wam kręcić filmów hollywoodzkich, tylko ma zabezpieczyć wasze interesy, wasze dzieci, wasze osoby starsze, wasz majątek tak naprawdę. Jeśli mój test się wam spodobał i zachęcił was, to polecam odwiedzić stronę producenta XBits w opisie linki i zakupić sobie taką kamerkę. No, cena jest naprawdę atrakcyjna. Zapomniałem powiedzieć, żebyście odwiedzali mnie na Instagramie. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki, do zobaczenia, cześć!